Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianzolo z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. Myślałem, że uruchomiłem od początku nagrywania, a tak naprawdę nie uruchomiłem. Teraz jesteśmy na żywo. Nadaję Marianżelo na antenie, moi drodzy, gramy sobie Rapida 10 plus 0 na portalu Czeską. Jak widzicie po drugiej stronie Kanadyjczyk. Eee, kanadyjczyk, który ma pionka więcej. Źle zagrałem, bo tak naprawdę tam zagrałem 4 za szybko poszło skoczek, bije c3, bc i straciłem tutaj obrońcę pola e4, ale teraz hetman c2, no zaatakował skoczka i tak na dobrą sprawę <laughs> mamy piątka mniej, chociaż mamy, mamy jakiś tam fajny rozwój, goniec d3, roszada, z tym, że no, u niego też nic się nie dzieje, no c5 ogólnie rzecz biorąc będzie być może w planie, może b6, c5, goniec b7, to są możliwości po roszadzie, po roszadzie zawsze możemy próbować przyczepić się do tego punktu H7. Skoczek, moi drodzy, tutaj na E5, może wskoczyć. Jakieś osłabiające posunięcie mile widziane, prawdopodobnie. Skoczek do centrum, może jakieś F4, goń D3, roszadka. Prawdopodobnie otwarta linia na B będzie tutaj... Zaproszeniem mojej wieży do tańca. No i czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń. Prawdopodobnie Roszada jest możliwością, chociaż czy od razu nie wiem. No i problem z gońcem póki co na C8. Tak jak w tego typu strukturach była taka struktura obrony półsłowiańskiej, początkowo był to gambit hetmański, a później właśnie zostało zagrane C6. No i problem z gońcem, ale teraz jest atak na skoczka. No właśnie, i teraz trzeba odejść. Pytanie jest, gdzie grać? Czy wrócić, czy zagrać może tu? Tylko to miejsce zarezerwowane dla bardziej dla gońca to osłabia jakieś pola, więc... <laughs> więc nie wiem, czy to jest takie dobre koniecznie. Tu, 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 no to raczej, raczej chyba nie. No chyba wrócimy, dobra, osłabiliśmy, więc coś tam mamy, no i prawdopodobnie goniec d3. Nie jest powiedziane, że ja w tej partii cokolwiek mam, na pewno pionka mniej i mniej szans na wygraną. Jak z czasem? Nieco lepszy czas, to jest coś, bo czas jest elementem gry niestety albo stety, zależy ile tego czasu mamy. Odchodzę skoczkiem, zagrał to f6, never play f6, jak to mówi Ben Feigold, chociaż są oczywiście odstępstwa od tej reguły. No i cóż, go kontroluje fajną przekątną, skoczek b5, skoczek c4, nie ma możliwości wejścia, znaczy możliwość jest, ale to, to chyba nie jest takie dobre. Pytanie, czy będzie grane e5? Czy będzie grane e5? E5, hm, czy ja to będę bił? Prawdopodobnie będę bił, no bo wtedy tak naprawdę musi też być pionkiem. Więc zostajemy z takimi zolaczkami. Mm, no bo Hetma się ustawił dobrze na jednej, przy, na jednej linii z moim królem. Mm, może w długo w ogóle, nie wiadomo. Wyprowadzę gońca pomogę. Mm, I zroszuję, tak? Roszatka. I teraz tak, ostre G5, i później G4, czy ewentualnie jakieś E5. C5 to raczej nie teraz. <laughs> Rywal cały czas trzyma nas w szachu. Nie wiadomo, czy zroszuje na hetmańskim, czy na królewskim, zobaczymy. No póki co nie można roszować na królewskim, bo spada pionek z szachem na H7, hmm, więc długa. Tylko, że długa też ma problemy, też tak naprawdę jest nieco problematyczna, może bardziej w ten sposób, bo wieża wchodzi na B1 i podwisa B7. Hmm, sam nie wiem, co tutaj może być dobre. Co tu może być dobre? Może przestawić tego skoka w diabły Gdzieś tędy. To zależy, gdzie ten atak będziemy chcieli prowadzić, tak? To też zależy od tego, gdzie będzie król, może zostanie w centrum. Wtedy wieża na i otwieramy pozycję jakoś tutaj. Pozycję propozycje. No zobaczymy. Zobaczymy. Póki co jego goniec jest trupem, czerośnięty pion, który kompletnie nie gra, to się może zmienić. To się może zmienić. Te ruchy mogą nadejść, nadciągnąć. To też jest ciekawa opcja. O, proszę bardzo, kolejny rok, który... Hmm, H6 w tym miejscu nie podoba mi się w ogóle. To jest zaproszenie, tak? Goniec G6 szach i co? Król F8 pewnie, albo Król D8. Jeżeli mogę zdaroszować, to zdaroszuję. Myślę, że to jest ruch, który się narzuca. No i nie wiem, mój goniec tutaj eksploruje liczne słabości w obozie Rywala. Król F8, Król D8. <laughs> Chyba, że zasłona skoczkiem F7, ale. No nie wiem, czy chcesz się tak zasłaniać, dobrodzieju. A może chcę później zas zasłonić się skoczkiem? Albo ewentualnie chcę odejść królem, później jak tego gońca jakoś, nie wiem, osaczyć w jakiś sposób? I don't know. Otworzyłbym pozycję, otworzyłbym ją chętnie, ale nie mogę. Zroszkuję. Może pójść w długo, zawsze tu się zgodzę. Ale ten goniec ma długo przekątną, więc długi powrót. Póki co stoi tak, jak stoi. Hmm. Może tak. A jednak. No szaszka mam, ale co z tego, niewiele, hmm, może w ten sposób, w ten sposób zginęło już wiele osób, to miejmy na uwadze, to jest ruch, tak, jakiś zawsze, hmm, póki co nie mam tego, więc C4 i później D5, hmm, no tak, tylko on się rozegra teraz wieżami, może też poprawić w sumie, poprawić skoczka na, na tam jakieś pola, bo nie jest już związany, no nie jest powiedziane, że coś tutaj w ogóle mamy. Tutaj to pewnie pił, chociaż nie muszę, c4, d5, chcemy otworzyć chyba to wszystko. Mogę też napaść tak naprawdę na pionka, jakieś b zostanie zagrane prawdopodobnie. Mogę też tym pionkiem próbować próć do góry. Atak mniejszościowy, tutaj jeden pion na, leci na t2, no w sumie 3 można powiedzieć nawet. No zobaczymy, zobaczymy, ciężko się gra i komentuje, ja nie reprezentuję takiego poziomu, żeby robić to w pełni mega merytorycznie, jeszcze wygrywać tutaj z, z zawodnikami, Dobrymi, ale dobrze się tym bawię. To jest ważna sprawa. Rankingi około 1600, tam z jakimś tam wąsem, A jeśli chodzi o Czeskowa. Przerzucam się powoli na Czeską. Tutaj jakiś interfejs mi się bardziej podoba. Te bierki są też cięższe. Jakbyście tak dobrze poklikali, to taką różnicę zauważyłem. Dajcie znać w komentarzach. Pewnie preferujecie cieli, ze względu na to, że darmowe, wiadomo. Aczkolwiek na Czeską mi się fajnie pyka. Jednak skoczek G5. Hmm, bicie i otworzę sobie linię dla wieży. Chyba nie, chyba jednak nie. Chociaż jak ja nic z tym nie zrobię, to bang. To bang, bank Bang, bang. Ha. No i co dalej? Co dalej? No właśnie, co dalej? Mogę tak zagrać jeszcze w sumie. Żeby bronić tu gońcem. Tu, tu. Tu jak zagram, to mi przydęknie. A tego nie chcemy. Mogę też Hetmanem zagrać tutaj i pobronić. Mogę też wieżą zagrać i później się zdwoić. To jest ruch. No jakiś ruch to jest. F5 później pewnie F5 nie może grać F5 za bardzo, bo mi odda tutaj mega skoczka, nie? Znaczy miejsce dla skoczka. Tak i tak. Jeśli capnie, to ja capnę. Nie będę niszczył struktury, bo czemu miałbym? Ciężko powiedzieć, no mam piątka mniej, to to jest ważna informacja, ja chociaż mam ponad 3 minuty więcej, tak? Z tego co widzę. Więc, no czas odegra tutaj kluczową rolę, tutaj nie ma inkrementu, czyli tej dodawanej sekundy, bądź też 3 czy tam 5, zależy, zależy jakim tempem gracie. Rywal się długo zastanawia, no zamurował sobie tego gońca, być może to w pewnym momencie zostanie zagrane, aha. No i poszło F5, ale F5, tak jak mówię, no F5 ma wady. No ma wady, spore wady ma F5. No to wejdę tu, no, no wejdę. No jeżeli mogę zagrać koczkiem na F5 w takiej pozycji, kiedy została tak osłabiona tutaj cała diagonala, ogólnie białe pola, to jest to świetne. To jest to cudowne. Ogólnie rzecz biorąc, już czymś będę groził na dzień dobry. <laughs> już czymś grozę. Może nawet tym od razu. H4, skoczek odchodzi bije gońcem. E, mogę też tak na dobrą sprawę. Hmm. No bije gońcem, to król bije i wtedy pole na giesze się skontrolowane. Z tym, że ten pionek jest słaby. E, bicie, bicie, Hetman bije to pole kontroluje. No dobrze, dobrze, dobrze w porządku. Ale co powiesz teraz? Proszę pana. Jak pobiję tu, to oczywiście widły, wygrywam jakoś. Skoczek musi odejść. I teraz pytanie, gdzie on chce odejść. Tu to chyba F3 wrzucę. Mogę? Ja F3, on prawdopodobnie podobnie skoczek F6. Ha. A może zagramy w ogóle tym pionkiem na H5? To też jest niegłupie, żeby tutaj scementować tego gońca. Bang bang. Ten skoczek też jest wieczny, wydaje się. Chociaż wieczny, nie wieczny tak? Wieczny, nie wiecznie. będzie później można go próbować jakoś tam hmm, przeciwdziałać jemu, jemu, temu. Tutaj ruch, bicie, bicie. Kurde, lebele. Tu coś na pewno jest tej pozycji. Chyba tu zagram w ogóle. Tylko, że on wróci skoczkiem. No ale jeszcze mam tu F4. Ten pion się może przydać. On może umocnić mojego skoczka na zawsze. Jest jeszcze lepszy skoczek po wymianie gońców na g6, g6 no i szkoda, że ten czas taki, taki nie owaki bicie, bicie i to mm, to raczej nic mi nie robi co to będzie grane idzie tu pewnie co jest możliwe napadniemy na pionka bo można i zawiesimy oko na słabości mm -hmm. Prawdopodobnie posunięcia tutaj się nie boimy. Prawdopodobnie to też niby jest ruch z tym, że w sumie. Aha. Ja tu on tu. No to skoczkiem. No to skoczkiem z podwójnym atakiem tutaj. OK. Odszedłszy, bo pewnie to będzie grane. Tu będzie strzał jakiś na obrońcę z tym, że mamy to. Czy to jest dobre? No to wygląda jak ruch, bo od razu wisi tutaj, tak? To niby jest coś. Wtedy ja kasuję tu. On może mi się wdiablić tu? Niby może, ale traci wtedy tu. No, mój skoczek jest dobry. Nagierz jest zdecydowanie lepszy niż jego ten na bandzie. No i właśnie o tym mówiłem, że to może mieć miejsce. Chyba wrócę. Chyba wrócę. Zdrowo to wygląda. Mogę też bić i wziąć tu. Chyba wrócę. Utrzymamy pressing tak naprawdę. Skoczek do centrum. Stoi dobrze. Stoi świetnie. No i wisi c6. Wisi c6. Słaby pionek, słaby pionek. No i w sumie ten też, więc to powinno być strategicznie wygrane. Mimo, że materiał równy. Natomiast wiadomo, no tam łatwo się mądrzyć. Duże gry. Jeżeli het ma za daleko od frunia, to mam też szacha fajnego. Uh -huh. No ale ten fajny szach tak naprawdę co mi daje? Coś to może mi da. Coś może mi da. Aha, o tym mówiłem. <laughs> Check. No chcę wziąć piątkę, więc bronię, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj. I teraz tu. Podskoczka, cudowny plan. Marioncello, cudowny plan. Może tak. Okazuje się, że chyba coś podwisa. Wtedy Hetman F6. Hetman F6. Hetman F6. A, tak jeszcze zagrał. Tak mu? Ja tu, on tu. A nie, no to chyba. To chyba jest dobrze. <ścoughs> Bo wiadomo, że to na czas padnie, ale. No, bić raczej nie możemy. Możemy dać tak naprawdę. Znaczy dać? Możemy to wziąć. On wtedy bije. Yy, ja bije, on bije ja biję z szachem. Chyba powinno być C, chociaż no chyba nie o taką Polskę walczyliśmy. Yy, yy. Mogę odejść wierzą. Ale mogę też zagrać tutaj. Mogę też zagrać tutaj. No i pionka mi odbije, skurczy syn. Mhm. Dobra. Bi pioneczka. Bi pioneczka. bęk. Znowu równą materiale, więc tu tak naprawdę przeszedłem do końcówki, która. No szkoda, że nie mogę mu dodać czasu. To nie gra towarzyska, niestety. No, niestety. Tu i tu i wieża. Jak tu, to on mi tu, ja tu, on mi tu, dwa, no pionka będę miał do przodu, ale pytanie, naprawdę ten pion jest słaby, ten pion jest słaby, bicie, cyk, bicie, bicie, wolny pionek leci, nie? No tak jakby. Mhm. Ojej, pięć błędów, masakra. Masakra. Ile tam musiało być przeoczonych sytuacji to to wie tylko Stockfish, nie? To wie tylko Stockfish tak naprawdę. No niby tam 80% tej poprawności, chociaż co to, co to mi mówi? Niewiele. Niewiele. E, tutaj wszystko było C. Dlaczego tutaj nic nie idzie? Hmm, aha, już idzie. Tu debiut był rozegrany całkiem w porządku, jak widać. No cztery błąd, tak, o tym mówiłem. E, skoczek e5 no, go nie z D3 można było grać oczywiście również. Ja tu tak troszeczkę na prowokację. No, i ten szach jest niedobry. Zobaczcie w ogóle skoczek H4. A tu skoczkiem się wdiablać. No, ale to sprowokowało mnie. Roszada jest błędem. Wieża fe, Tak jest. Wieża E3. Skoczek E5. No, wydawało mi się, że tu gniotę. No, wcale nie gniotą się okazuje. Hetman F6 nic się nie dzieje. Hetman B3 najlepsze. Bicie, bicie. Bicie na B7. Skoczek E5. Mm -hmm. No, i tak naprawdę Hetman w 7 szach się narzuca i wieża G3 jest niedokładne, bo skoczek bije. Aha, po prostu sobie wybić na C6, tak? I tyle. Po ewentualnym F4 odejść wieżą, na F3 nawet. Albo do spodu na E5 można nawet też jeszcze ciekawiej. No, no tu biały powinien być lepszy. No, tu też niby jest. Ale wieża 7. No, bicie, bicie. Bang, bang, bang błąd, wieża b1 po prostu, tu chyba też powinienem być lepszy mimo wszystko, ale no nie jest to wygrane o, to odejście jest niedokładne, wieża b1 cały czas cały czas penetracja, a tak naprawdę no tutaj moje manewry no tutaj oczywiście nie musiał oddawać pionka, mógł zagrać się na przykład c żeby miał takie, taką lokomotywę i później napaść ale tutaj należało grać, należało grać wieża b1 nawet, albo tu nawet napaść Wieża b1, co on miał? Cały czas ma c5 jako najlepszy ruch. Ciekawe sprawa. Może jakiś g5? Wieża b7. No i ta, ta wieża nie może odejść, bo pionek leci. Wciąż to c5, nie? Wciąż to c5 jest ruchem. No i skoczek tak naprawdę chciałby gdzieś pograć, na przykład tutaj, ale wtedy mamy wieża h7, moi drodzy, i okazuje się, że jest problem, tak? Znaczy problem. Czy duży, czy nie? Nie wiadomo, ale można tak nawet zagrać. Można dać szaszka... No, już ciśnie biały tutaj. No, cisnąłem, cisnąłem, ale no nie docisnąłem widocznie, jak widać. E4 tutaj, patrzcie, za szybkie E4 to cena naukę. Tutaj nie, nie nagrywałem tego niestety od początku. E4 tutaj nie można grać jeszcze. Wie, wieża C, koniec D3 i dopiero e No, bo w tym momencie E4 to jest bicie, bicie i traci obrońcę E4. Tutaj czarny jest lepszy, ale tu przewagę wypuścił. W którym momencie? Hmm, grając H6. Wieża C8. Czy Roszada była bezpieczna? No oczywiście to leciało z szachem, tak jak mówiłem. A długa w ogóle była ciekawa też? No długa była jak najbardziej opcją. Tutaj silnik nie, nie krzyczy. Król B8, wieża B1, wieża C8. Mhm. No i gramy w szachy. No dobra, dobra. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.